Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska i dziś zagramy w Days Gone. Mapa czy fabuła? Sporo skażonych stref. Okej. Przez wątek fabularny w pogoni. A bieżącym celem jest to? Wątki fabuły pamiętam. W sumie tak. Aha, no tak, przejdziemy do pierwszej lepszej tej misji. No, ja nie. Ty, my tu mamy... Kurwa, jestem tak widziany, więc jest... Aha! No dobra. Zwialiśmy. To jest to auto, które nas kuje. Jakoś trzeba się dostać, tak? Myślę. Coś jest? Nic nie ma. W sumie widzę, że... O kurwa, to był zombiak. Kurwa. Się oddala. Od celu, tak? Fuck it. Kurwa, tam jeszcze zombie, kurde. Jeszcze jak zacznę hałasować, to będzie nieciekawie. Znaczy, to co ja tu widzę? Auto, które blokuje. Szkoda, że się... Tak czołgać? No bo mamy naftę. Co muszę zrobić? Aha, tu jest salto? No dobra, makiecić. No dobra, jestem. To jakiś tajny... Przejście było, o.
zombiaczki są. Dobra. Stary, wezmę sobie tylko apteczkę, okej. Okay. Aha. Ścierka, dobra. Co mamy w misjach, dobra. Coś ty zrobił. Oczyść opuszczony obóz Nero. A, czyli chodzi tutaj chyba o wybicie po prostu zombiaków w pień, tak? Okej. Chodzi o to, żebyśmy się pozbyli jak najwięcej żywego trupa. Jasne. Aha, czyli w dużym skrócie chyba w tej misji chodzi o to, żebyśmy oczyścili z zombiaczków. To wasz koniec. Pierwsza z mojego obozu. Zombiak się zatrzymał, widzi truchło. Coś podejrzewa. No nic nie podejrzewa, okej. Więcej was skurwieli, matka nie miała? Cóż, kolejny z kategorii, nic nie podejrzewa. Wszyscy? Tak, no tak. Tutaj chyba widzę, że misja po prostu polega na oczyszczaniu. Aha. Chyba widzę, że... Tak. Dobrze, amunicja poszła. Mam cię. Okej. 12,5. No, zombiaków jest dużo. A jak nie znajdę jakiejś amunicji, to będziemy... A, coś tu widzę. Że coś... Dobra, jest amunicja, nice! Do pistoletu, do karabinu, do strzelby, do wszystkiego. A, dobra. Widzę, że tu jeden. No nie, nie zbliżaj się. No najgorsze jest to, że dwóch się zbliża. Tylko dlatego, że ja się kuwa wychyliłem się. A to co, zjada se? Kolegę? Dobra.
Jest tu ich za dużo. No idea. Aha. No cóż. No cóż, mamy już trochę tych zombiaczków, no. Dobra, widzę, że już się pojawiły kolejny. Piękna stosina. Coś jeszcze zostało. No pytanie. No ja, było blisko. Okej. Czyli właściwie oczyściliśmy wszystkich. Więc można przejść. Hej, skarbie. Tak. Sorry. Nie będę ci się naprzykrzać. No, cześć. To znowu ja. No to się udało bardzo ładnie załatwić. Trzeba się zbierać. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie jest luzu, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale... A, retrospekcja. Nic z nas nie wiedział, że to tak fajnie, a na pewno nie tak Słuchaj, szybko. Nic nie rozumiesz, ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... Wyłącznie moja wina. Ej, nie zostawię cię przecież. Obiecałem ci coś. Pamiętasz? Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę trzeba wrócić. Dalej, dalej. Ona mnie czeknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. O, okej, dobra. Tylko to trzymaj jak najmocniej. Możesz biec? Nie, ale może tam radę iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. No, to widzicie, że z nożem. Federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, pewnie się zmyli. Jest cała chlorowa. Już pewnie zahaczył energię czy coś. Się zagażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? Durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, już tutaj. Dobra, już tutaj. Lejna banda. Się przejmę. Wylećmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Ej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy chowała główkę w swój płaszcz, tylko tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać.
Ale nie tędy. Znasz odejść, kochanie? Tak, trzymam, poszukaj wyjścia. Posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją. Właśnie próbujemy iść na dach. Wydawasz! Helikopter, więc wysłuchaj mnie! Zabiłeś mi żonę! O nie, 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 słuchaj. Nie wiem nic o tym, że zabiłeś. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Zabiłeś! Słuchaj! Zabiłeś! Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Żonę! Ja tak słuchaj! Zabiłeś! Dość! 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 No. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzani, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. Brian. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Okej, okay, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leciałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chuje. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Swiffinger Jack. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Wsiadasz? Aha, tutaj mamy już te wskazówki, czyli koniec retrospekcji. Śpij spokojnie, dobra? Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcę, żebym to robił, ale...
Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... jak mówiłem... wrócę. Coś ty zrobił. Mamy już... Hot Springer? Pamiętam cel, poradzić sobie z przeszłością. Zobaczymy, czy... z tą stronę, czy idziemy potem w tą stronę łowca nagród, tak, no... Tutaj możemy zdecydować, bo tam mamy różne wątki. Ale no póki co to na dziś wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.